Rodzinny piknik sportowy odbył się w niedzielę na stadionie klubu sportowego SKS Oskar w Przysusze. Był podzielony na trzy części. Jedną z nich była strefa dzieci i młodzieży, podczas której uczestnicy mogli sprawdzić swoje umiejętności i wytrzymałość fizyczną w przygotowywanych konkurencjach. Druga ze stref była przeznaczona dla dorosłych. Tym samym poziom trudności był skutecznie podniesiony, a konkurencję podzielono na wspaniałą dwunastkę. W niej znalazły się pompki, przysiady na czas, bieg z obciążeniem, skok w dal z miejsca czy przewracanie opony. Promujemy kulturę fizyczną, rozwój sportowy, zdrowy tryb życia. Dlatego wielka spartakiada przeznaczona dla najmłodszych, dla młodzieży i dla osób pełnoletnich. Każdy w swojej strefie musi zrealizować, pokonać kilkanaście konkurencji, które mają na celu przybliżyć właśnie wojskowość, naszą formację czy szeroko rozumianą proobronność. Mamy wielu chętnych, ponad 300 osób uczestniczy w naszej olimpiadzie, także wspaniały wynik. Widać, że tutaj w Przysusze społeczeństwo ziemi radomskiej, ziemi przysuskiej bardzo czynnie uczestniczy w naszym przedsięwzięciu. Jak przyznali organizatorzy VOD Games Przysusze, celem pikników rodzinnych VOD Games jest pogłębienie integracji i zaangażowania w życie środowiska lokalnego. Od żołnierzy Wojska Polskiego oczekuje się propagowania zdrowego stylu życia i wdrażania zasad fair play. Taka idea przyświeca organizacji pikników wojskowych. Integracji sprzyjała nie tylko sportowa rywalizacja, ale również atrakcje towarzyszące, chociażby koła gospodyń wiejskich czy orkiestra wojskowa. Nie zabrakło również punktu szczepień. W pierwszej kolejności przede wszystkim chciałbym podziękować żołnierzom Wojsk Obrony Terytorialnej w dniu ich święta za ich służbę, za ich poświęcenie, za ich determinację, bo te ostatnie, szczególnie blisko 2 lata, pokazały, jak ważna jest praca i służba żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Wydarzenie zakończyło się wręczeniem dyplomów i nagród uczestnikom Akademii, a także koncertem orkiestry wojskowej.